Błyskawiczny Continental w drodze z Paryża do Madrytu pędził co sił w tłokach. Pora była już późna, śródnocna, czas słotny, deszczowy. Skąpane w ulewie kadłuby wagonów połyskiwały pod światło przydrożnych latarń. Niby wilgne pancerze wyżygiwały rynnami pluszczącą wodę. Pociąg mknął w wichurze wiatru, w tańcu jesiennych liści, wlokąc za sobą wydłużoną tuleję wirów strzęśniętego powietrza, leniwo wieszających się na tyłach dymów, kopciu i sadze. Pędził dalej bez tchu, rzucając poza siebie krwawe wspomnienie iskier i węglowych odmiotów. W jednym z przedziałów klasy pierwszej, wciśnięty w kąt między ścianą wozu a poduszką oparcia, drzemał mężczyzna, przeszło 40-letni o silnej, herkulicznej niemal budowie ciała. Tadeusz Szygoń. Stłumione światło lampy oświecało twarz starannie ogoloną, podłużną, z grymasem zaciętości wokół wąskich ust. Był sam, nikt nie przerywał sennego dumania. Ciszę zamkniętego wnętrza przekreślał chyba tylko stukot kół pod podłogą. Przedział zdawał się pogrążony w głębokim uśpieniu. Ukołysany miarowym ruchem wagonu podróżny przechylił znużoną głowę na wezgłowie i śnił. Na korytarzu wagonu ozwały się czyjeś kroki. Szarpnięte drzwi odsunęły się i do przedziału wszedł konduktor. Proszę o bilet. Szygoń nie drgnął. Przepraszam pana, proszę o bilet. Bilet? Nie mam go jeszcze. Dlaczego pan nie kupił na stacji? Nie wiem. Zapłaci pan za to karę. Karę? Tak, zapłacę. Skąd pan jedzie? Z Paryża? Nie wiem. Jak to nie wie pan? Łaskawy pan kpi sobie ze mnie. Któż ma wiedzieć? Mniejsza o to. Przypuśćmy, że wsiadłem w Paryżu. Dokąd zatem mam wystawić bilet? Jak najdalej. Konduktor popatrzył uważnie na pasażera. Mogę panu dać bilet tylko do Madrytu. Tam może pan przesiąść w dowolnym kierunku. Wszystko jedno. Byle tylko jechać. Bilet wręczę panu dopiero później. Muszę go wpierw wystawić i obliczyć cenę wraz z karą. Dobrze, dobrze. Uwagę Szygonia przykuły wyłogi kołnierza z odznakami kolejowymi. Para strzępiastych skrzydełek wplecionych w koło. Gdy konduktor uśmiechnięty ironicznie zabierał się już do wyjścia, nagle Szygoniowi wydawało się, że twarz tę wykrzywioną podobnym grymasem już widział parę razy. Panie skrzydlaty, uważaj na przeciąg. Proszę być spokojnym, zamykam drzwi. Uważaj pan na przeciąg, można czasem kark skręcić. Wariat lub pijany. Konduktor zasunął za sobą drzwi i Szygoń pozostał sam. Był w stadium jednej ze swych słynnych ucieczek. Jakaś ciemna moc wyrywała go z domu, pędziła na dworzec, pchała do wagonu. Jakiś nieprzezwyciężony nakaz zmuszał go do porzucenia nieraz wśród głębokiej nocy wygodnego posłania. Wiódł jak skazańca przez labirynt ulic, usuwając z drogi tysiące przeszkód. Wsadzał do przydziału i wysyłał w szeroki świat. Zdaniem niektórych źródła należało szukać w żywiole atawistycznym, tkwiącym w naturze oryginała. Odziedziczył, zdaje się, po bujnych swych wędrownych przodkach tęsknotę wieczystej włóczęgi, głodną wrażeń żądzę królów gościńca. Był w tych improwizowanych jazdach Tadeusza Szygonia pewien rys tajemniczy i niewyjaśniony, ich bezcelowość. Zupełna niepamięć zdarzeń ubiegłych. Dziwna amnezja obejmująca wszystko, cokolwiek się stało od chwili wyjazdu aż do momentu przybycia w nieznaną stronę, świadczyły wymownie, że zjawisko było co najmniej zagadkowe. W jaki sposób dostawał się niespodziewanie w obce sobie środowisko,
nie umiał nigdy w takich razach wytłumaczyć. Wyjechał skądś i zdążał dokądś. Oto wszystko, co można było w tej sprawie powiedzieć. Szygoń poprawił się na poduszkach, wyciągnął nogi przed siebie i zapalił cygaro. Kolejna podróż. Kolejny pociąg. Kolej. I jej funkcjonariusza. To wszystko uosabia jakąś ciasną formułę. Błędne koło bez wyjścia, z którego człowiek, biedny syn ziemi, na próżno by usiłował się wyłamać. Funkcjonariusze. Pachołki oktrojowanej swobody wędrowania. Im częściej ich widzę, tym bardziej bezcelowi mi się wydają. Ale ten konduktor jest szczególny. To fizyz nieraz przesunęło mi się przed roztargnionymi, zasłuchanymi w przestrzeń oczyma. Ta chuderlawa, ospowata twarz, rozjaśniająca się drwiącym uśmieszkiem. A te najkomiczniejsze skrzydlate koła na czapkach i wyłogach, to mi dopiero rozmach, to mi fantazja. Najlepiej zedrzeć je i zastąpić wizerunkiem psa, kręcącego się za własnym ogonem. Cygaro żarzyło się powoli, rozpylając po przedziale obłoczki sinawego dymu. Zwolna ujmujące je palce rozkurczyły się leniwo i wonne trabuko potoczyło się pod kanapę, pryskając rakietą drobnych iskier. Palacz zadrzemał. Po jakiejś godzinie Szygoń przebudził się. Potarł czoło, zmienił senną pozycję i spojrzał przytomnie po wagonie. Ku niemiłemu zdumieniu zauważył, że nie jest sam. Miał towarzysza podróży. Co u licha? Naprzeciw. Rozpostarty wygodnie na poduszkach siedział jakiś urzędnik kolejowy i ćmił papierosa, puszczając impertynencko dym w jego stronę. Spod rozpiętej lekceważąco bluzy służbowej wyglądała aksamitna kamizelka, zupełnie jak u pewnego naczelnika stacji, z którym Szygoń miał raz piekielną awanturę. Natomiast pod sztywnym kołnierzem z trzema gwiazdkami i parą skrzydlatych kółek owijała szyję czerwona jak krew chusta. Zupełnie jak u bezczelnego konduktora, który drażnił go swym uśmieszkiem. Ależ to jest najwyraźniej obmierzła twarz konduktora. Te same zapadłe policzki, te same ślady po przebytej ospie. Ale skąd znów ta ranga i mundur naczelnika? Tymczasem intruz znać zauważył zainteresowanie współpasażera. Wypuścił trąbkę dymu i strzepując lekko popiół z rękawa, przyłożył rękę do daszka czapki i pozdrowił ze słodziutkim uśmiechem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łaskawy pan z daleka? Nie jestem w tej chwili nastrojony towarzysko. W ogóle lubię podróżować w milczeniu, dlatego zwykle obieram samotny przedział i płacę za to gruby napiwek. O, nic nie szkodzi. Powoli nabierze łaskawy pan rozmachu. Kwestia wprawy i nawyku. Samotność, wiadomo, jest złym towarzyszem. Człowiek jest bydlęciem społecznym. Zon politikon, czyż nie prawda? Jeśli pan zalicza się dobrowolnie do kategorii bydlątek, nie mam osobiście nic przeciwko temu. Ja jestem tylko człowiekiem. All right, all right. A widzi łaskawy pan, jak mu się język rozwiązał. Nie jest tak źle, jakby się na pozór zdawało. Owszem, posiada pan duży talent konwersacyjny, zwłaszcza w kierunku parowania pytań. Pomału wyrobimy się, no. Pójdzie jakoś, pójdzie. O ile się nie mylę, jesteśmy starzy znajomi. Widywaliśmy się już parę razy w życiu. Możliwe. Tylko, zdaje mi się, nosił pan do niedawna jeszcze inny mundur. W postaci kolejarza zaszła w tej chwili zagadkowa metamorfoza. Momentalnie zniknęła gdzieś urzędnicza bluza ze świecącymi złotym sztychem gwiazdkami. Zniknęła czerwona czapka ruchu. I zamiast uprzejmie uśmiechniętego naczelnika,
Siedział naprzeciw zgarbiony, wymięty i żyderski konduktor wagonu w wytartym płaszczu z nieodstępnym bukietem latarki przypiętym do piersi. Przygoń przetarł oczy, mimo woli czyniąc gest odpychający. Przemienienie pańskie? Czary czy diasek? Lecz już pochylał się ku niemu z przeciwnej strony uprzejmy naczelnik, zbrojny we wszystkie oznaki swego urzędu. Konduktor wśliznął się gdzieś bez śladu pod mundur przełożonego. A tak, awansowałem. Gratuluję. Tak, tak. Tam w górze umieją cenić energię i sprężystość. Poznali się na człowieku. Zostałem naczelnikiem. Kolej, panie łaskawy, wielka rzecz. Warto służyć i wyładowywać siłę. Czynnik cywilizacyjny, lotna pośredniczka narodów, wymiany kultur. Pęd, panie kochany, pęd i ruch. Pan naczelnik żartuje. Co za ruch? W dzisiejszych warunkach, przy udoskonalonej technice, bierze pierwszorzędny parowóz, tak zwany Express Pacific w Ameryce, 200 km na godzinę. Przyjmijmy z biegiem czasu, w miarę dalszych postępów, 250 km. Choćby 300 km. Cóż stąd? Patrzmy na efekt końcowy. Mimo wszystko nie wychylamy się ani na milimetr poza obręb ziemi. Czegóż pan chce więcej? Piękna chyżość! 200 km na godzinę. Niech żyje kolej! Pan oszalał? Bynajmniej. Wzniosłem tylko okrzyk na cześć naszej skrzydlatej patronki. Cóż łaskawy pan może jej przeciwstawić? Choćbyście osiągnęli rekord 400 km na godzinę. Czym to wszystko wobec wielkiego ruchu? Ile? Niedobrze zrozumiałem. Wielki ruch? Czym są wasze jazdy, choćby z największą przypuszczalnie chyżością, choćby na najdalej rozpiętych liniach, wobec wielkiego ruchu i wobec faktu, że ostatecznie mimo wszystko zostajecie na ziemi? Choćbyście wynaleźli pociąg piekielny, który by w jednej godzinie objechał całą kulę ziemską, ostatecznie wrócicie do punktu, z którego wyjechał. Jesteście przykuci do ziemi. Kochany pan zapewne poeta. Wolne żarty. W czym wpłynie choćby zawrotna, bajeczna chyżość ziemskiego pociągu na wielki ruch i na jego efekt? W niczym. Ani ocal nie zmieni jego wielkiej drogi, ani na milimetr nie przesunie jego kosmicznych szlaków. Jedziemy na toczące się w przestrzeni kuli. Jak mucha na gumowym baloniku. Co za myśli, co za koncepty. Z kochanego pana pierwszorzędny kozer humorysta. Pański nędzny pociąg, pańska mrówcza, chuderlawa kolej, w swym największym, najśmielszym, jak się panu podobało nazwać, pędzie, podlega, uważa pan, wyraźnie podkreślam, dosłownie podlega równocześnie 20 blisko najrozmaitszym ruchom, z których każdy w swym efekcie jest bez porównania silniejszy, bezwzględnie mocniejszy od jej miniaturowego rozmachu. Zajmujące, arcyciekawe, 20 blisko ruchów. Ho, ho, pokaźna liczba. Pomijam już uboczne, o których się zapewne żadnemu kolejarzynie nie śniło, a przypomnę zasadnicze, podstawowe, znane każdemu uczniakowi. Pociąg pędzący z największą furią z A do B musi równocześnie z ziemią odbyć pełny ruch obrotowy z zachodu na wschód około jej osi w przeciągu jednej doby. Ho, 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 nowiny, nowiny! Równocześnie wiruje z całym globem dookoła słońca. Jak ćma dookoła lampy. Oszczędź mi pan swych dowcipów. Nieciekawe. Lecz na tym nie koniec. Wraz z Ziemią i Słońcem dąży po linii eliptycznej ku jakiemuś nieznanemu punktowi w przestworzach, znajdującemu się w stronę konstelacji Herkulesa, względnie Centaura. Filologia na usługach astronomii. Parble, tengo! Głupiś mój kochany, przejdźmy do ruchów ubocznych. Słyszałeś coś kiedyś o ruchu precesyjnym Ziemi? Może i słyszałem. Lecz cóż nas to wszystko obchodzi? Niech żyje ruch kolejowy! Przygoń wpadł w pasję. Podniósł ciężką swą jak młot rękę i spuścił gwałtownie na głowę kpiarza. Lecz ramię przecięło tylko powietrze. Intruz zczezł gdzieś jak kamfora. Miejsce naprzeciw nagle opustoszało, a zarechotało coś w drugim kącie przedziału.
Szygoń odwrócił się i spostrzegł naczelnika siedzącego w kuczki, między oparciem a siatką. Skurczył się jakoś ogromnie i wyglądał na karzełka. A co? Będziemy grzeczni na przyszłość? Chcesz ze mną dalej gadać, to zachowuj się przyzwoicie. Pięść, mój kochany, to za ordynarny argument. Dla tępych osobników jedyny. Innymi nie przekonasz. Słuchałem cierpliwie przez kwadrans z górą pańskich utopijnych wywodów. Posłuchajże teraz trochę i mnie. Utopijnych? Wymienione przeze mnie ruchy są więc fikcją? Nie zaprzeczam ich istnieniu. Lecz cóż mnie one obchodzić mogą? Liczę się tylko z chyżością mojego pociągu. Dla mnie miarodajnym jest tylko ruch parowozu. Co mnie to może obchodzić, o jaki kawałek naprzód posunąłem się równocześnie przez tworzach międzygwiezdnych? Należy być praktycznym. Jestem pozytywistą, mój panie. Argumentacja godna stołowej nogi. Musisz mieć sen zdrowy, panie naczelniku. Dziękuję, owszem. Pan Bóg łaskaw, sypiam jak suseł. Naturalnie. Łatwo było się domyślić. Takich jak ty nie dręczy demon ruchu. Demon ruchu. Otóż i wpadliśmy w sedno sprawy. Potrąciłeś o mój rentowny pomysł. Właściwie, prawdę mówiąc, nie mój, tylko zamówiony przeze mnie u pewnego malarza dla naszej stacji. Rentowny pomysł? Zamówiony? No tak. Chodzi o świeżo wydany prospekt na parę świeżo zbudowanych odnóg kolejowych. Tak zwany Vernunum z Bahnlinien. Uważasz, rodzaj reklamy czy anonsu, który by zachęcił publikę do używania tych nowych dróg komunikacyjnych. Otóż potrzebna była jakaś winieta, jakiś bohomas. Niby alegoria, niby symbol. Ruchu? Właśnie, owóż wspomniany pan wymalował bajeczną figurę. Imponujący symbol, który w mig rozchwytały mi poczekalnie wszystkich stacji, nie tylko w kraju, lecz i za granicą. A że postarałem się o patent i prawa niby autorskie zastrzegłem sobie z góry, więc zarobiło się nieźle. A w jakąż postać, jeśli wolno wiedzieć, przyoblekliście wasz symbol? Naczelnik wymownie spojrzał na Tadeusza Szygonia, uśmiechając się kącikami ust. W postać geniusza ruchu. Olbrzymi, śniady młodzieniec, ważący się na kruczych, potwornie rozpiętych skrzydłach, opasane wirami kręcących się w opętańczym tańcu światów. Demon międzyplanetarnej wichury, śródgwiezdnej zamieci księżyców, cudnej, obłąkanej gonitwy komet bez liku, bez liku. Łżesz! Łżesz jak pies! Naczelnik zwinął się w trąbkę, gdy zobaczył nacierającego na niego Szygonia. Zdrobniał jakoś, zmalał i wsiąknął w dziurkę od klucza. Lecz niemal w tejże chwili odsunęły się drzwi przedziału i znikający natręt zlał się z postacią konduktora, który ukazał się w progu. Funkcjonariusz zmierzył złośliwym spojrzeniem wzburzonego pasażera i podał mu bilet. Proszę, bilet już gotowy. Cena wraz z karą 200 franków. Lecz uśmiech przyniósł mu zgubę. Zanim zdołał zorientować się, jakieś ramię mocne jak przeznaczenie chwyciło go za pierś i wciągnęło do wnętrza. Rozległ się rozpaczliwy krzyk o pomoc, potem trzask kruszonej kości i zapadła głucha cisza. Po chwili duży cień przesunął się po oknach samotnego korytarza. Przemknął między ścianą wozu a przedziałami i zniknął u wylotu wagonu. Ktoś otworzył drzwi na platformę i szarpnął sygnał alarmowy. Pociąg zaczął raptownie zwalniać. Ciemna postać zbiegła po schodach, pochyliła się w kierunku ruchu i jednym susem runęła między modrzejące w świetle brzasku przydrożne zarośla. Pociąg stanął. Zaniepokojona służba długo szukała sprawcy alarmu. Nie wiedziano, z którego wagonu wyszedł sygnał. Wreszcie konduktorzy zauważyli brak jednego z kolegów. Wóz numer 532! W
wpadli na korytarz, zaczęli przeszukiwać klasy. Zastali puste. Na koniec w przedziale pierwszym znaleźli zwłoki nieszczęśliwej ofiary. Jakaś tytaniczna siła wykręciła mu głowę w tak piekielny sposób, że oczyma wyszłymi z orbit spoglądał na własne plecy. W ściętych białkach zagrało poranne słońce okrutnym uśmiechem. Olbrzymi, śniady młodzieniec, ważący się na kruczych, potwornie rozpiętych skrzydłach, opasany wirami kręcących się w opętańczym tańcu światów, demon międzyplanetarnej wichury, wśród gwiezdnej zamieci księżycu, cudnej, obłąkanej gonitwy komet bez liku, wyjechał skądś i zmierzał dokądś. Thank you.